Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Śliwa, bieżąca analiza techniczna, codzienne spotkanie. Zaczynamy tradycyjnie od walut, indeks dolarowy. Wczorajsza świeca niewiele wnosi do naszej analizy, bo jest to klasyczny krzyżyk, świeca niepewności, doji inaczej. Dzisiejsze zachowanie ceny indeksu dolarowego z kolei już jest bardziej wzrostowe. Mamy formalnie nowy wyższy szczyt, więc cena dalej kieruje się w stronę 105,50, ale są to jak na razie powolne ruchy. No, ograniczeniem cały czas pozostają wysokie wartości wskaźnika RSI, więc pytanie, czy ten indeks zdoła w ogóle dotrzeć do 105,50, zanim pojawi się korekta, czyli na przykład cofnięcie w stronę 103,50. No, na to trzeba poczekać. Wczorajsza świeca nie przyniosła rozstrzygnięć. Dzisiejsza, tak jak wspomniałem, mój korpus jest koloru białego, ale poczekajmy do końca dnia, kiedy poznamy cenę zamknięcia, bo nie ma sensu oceniać przed zakończeniem sesji kształtu świecy. Jak to przekłada się na euro-dolara? Od samego rana mamy kolejny impuls spadkowy, oczywiście na interwałach godzinowych, czy pogłębiona została przecena wspólnej waluty europejskiej w myśl tej linii poprowadzonej po ostatnich szczytach. Notowania oddalają się od 1,0750, a to jest najbliższy opór. No, tym samem też to, o czym już wspominałem, otwiera się przestrzeń do ruchu w kierunku 1,05. Warunek konieczny, cena musi oczywiście pozostać gdzieś poniżej tej niebieskiej ukośnej linii, która narzuca tempo związane z aktualną wyprzedażą euro. Wskaźniki. MACD, co ciekawe, rośnie jako tendencja, więc jest to sygnał ostrzegawczy, oczywiście coś w pokroju pozytywnej dywergencji, szczególnie, że jest to dość mocno rozciągnięte w czasie, nie dotyczy pojedynczego punktu zwrotnego, ale kilku. RSI jest dość nisko na godzinówkach, więc powrót w stronę 1,0750. Brałbym to pod uwagę w ramach możliwości kreowania wykresu dziennego, bo na wykresie dziennym to 1,0750 jest tutaj kluczowym obszarem. Wprawdzie tam maksima z wczoraj, jak i z piątku się pojawiły, więc można było zweryfikować, czy to miejsce jest oporem. Jest, więc konsekwencje z tego widzimy, czyli kolejne czarne świece. Funt brytyjski. Już przechodzę na początek wykresu. Notowania utrzymują się poniżej 1,2650. To jest obszar, który ja diagnozowałem do niedawna jeszcze jako wsparcie, a w klasyce gatunku zamiana wsparcia w opór to jest oczywiście zaproszenie do tego, żeby spoglądać dalej na południe, no bo taka sytuacja zwykle się dzieje, kiedy cena spada i dołki zamieniane są w szczyty, czyli mamy właśnie układ niższych szczytów, niższych dołków, więc w myśl teorii spekulacji 1,2270, 1,22 to są te przestrzenie, które należałoby tutaj na wykresie godzinowym przywołać. Dynamika na pewno troszeczkę mniejsza, jeżeli chodzi o przecenę, ale ona nadal gdzieś tam funkcjonuje, no przynajmniej ten kierunek ruchu ceny. Jakieś ograniczenia wynikającego z wyższego interwału za bardzo nie ma, bo no RSI jest po środku, gdzieś tam blisko strefy wyprzedania, ale jeszcze nie na tyle blisko, żeby tutaj wszczynać jakiś alarm. MACD jest w wartościach ujemnych, więc podkreśla to znaczenie oczywiście tworzenia kolejnych czarnych świec, więc nie ma tu jeszcze jakichś szczególnych sygnałów, że coś mogłoby stać na drodze temu, żeby funt był dalej deprecjonowany, czy też inaczej dolar umacniany. NZD do dolara amerykańskiego. O dwóch dużych falach spadkowych już mówiłem. Mamy teraz wyhamowanie poniżej 0,6080, a to jest obszar, który mógł być wsparciem, więc pytanie właśnie, czy nie zostaje zamieniony w opór, tak jak to miało miejsce w poprzednim przypadku, a tym samym też nie będziemy spoglądać na niższe wartości. Trochę brakuje jak na razie tej dynamiki po stronie spadkowej, no ale ten kierunek został wskazany przez inwestorów w poprzednich tygodniach, a nie ma sygnału tutaj zmieniającego tą serię czarnych świec, żeby był jakiś potencjał na wzrost. On się pojawi. Pojawiły się wtedy, kiedy notowania wyjdą powyżej żółtej strefy, czyli powyżej 0,6080. Wtedy odważniej spojrzałbym na przykład stronę 0,62. Jak na razie tego nie ma, więc nie ma sensu gdzieś spoglądać daleko na północ, poza jakimiś lokalnymi korektami. Australijczyk.
Jesteśmy na granicy. Okolice 0,65-20-25 to jest obszar, który charakteryzował się dość dużymi, ważnymi szczytami, nie dużymi, ale ważnymi szczytami w jesienią ubiegłego roku, więc jeżeli cena jest poniżej, no to oczywiście jest to zaproszenie do tego, żeby czarne świece zepchnęły notowanie Australijczyka jeszcze niżej, stąd na przykład 0,64. To wyhamowanie oczywiście zmusza tutaj do czekania, a ono jest efektem wyjścia dołem z konsolidacji. Ja wcześniej oznaczałem podstawę tej konsolidacji jako 0,6570. Te ostatnie świece czwartek, piątek, wczoraj i dzisiaj są poniżej. Bollinger no, powoli przygina się na południe, a jest to trendowe narzędzie, więc dodatkowo zmusza mnie tutaj do czujności. Jedyne zagrożenie, które widzę, no to oczywiście silne, dynamiczne spadki niosą za sobą zawsze ryzyko związane z tym, że RSI może być, RSI można odczytywać jako fakt, że dany instrument jest za tani, bo tutaj on dotknął linii 30 punktów i tak naprawdę porusza się bardzo blisko tego obszaru. Każda kolejna czarna świeca pewnie sprawi, że będzie kolejne wejście poniżej 30 punktów na tym wskaźniku. A to będzie oczywiście takim sygnałem ostrzegawczym, ale to musi oczywiście też przerodzić się w jakąś zmianę sentymentu i to dopiero wtedy można mówić o jakimś umocnieniu Australijczyka. Jak na razie jest on, że tak powiem, w wycofaniu. Zobaczmy, co się dzieje na PLN-ach, czy coś się pozmieniało. W przypadku CHF PLN-a no to mamy nadal obszar konsolidacyjny z górnym ograniczeniem 4,67 i to może być korekta, więc tym samym też spoglądanie na południe wydaje się być rozsądnym podejściu. Ten PLN rzeczywiście jest dość mocny w ostatnich tygodniach, aczkolwiek kąt nachylenia tych spadków jest w miarę łagodny. Ja to może opiszę na tyle, na ile to się da zrobić w miarę porządnie, a myślę, że nawet można byłoby z tego spróbować zrobić jakiś kanał, który może nawet jeszcze lepiej by opisywał zachowanie cen. Kierunek no, w stronę 4,50, 4,60 to są dwie najbliższe przeszkody do pokonania, oczywiście 4,60 wcześniej, jeżeli ma PLN dalej aprecjonować. Euro do PLN-a. Wczorajsze zatrzymanie na 4,50 i przetestowanie z drugiej strony troszeczkę może martwić w kontekście wyprzedaży euro z poprzednich tygodni. Minima 4,48 czy nawet tam było niżej 4,47 są zgodne z tym, co było w roku 2020 w styczniu, czyli przed tą dużą falą wzrostów. Myślę, że to zamieszanie i cała ta fluktuacja ceny wokół 4,50 właśnie może być związane z tym historycznym dołkiem, czyli jedna strona ma preferencje co do wzrostu, druga co do spadków wspólnej waluty europejskiej, a tym samym też właśnie ta cena oscyluje gdzieś tutaj, ale świece pozostają w dolnej połowie wskaźnika Bollingera, a przy silnych trendach jest to ruchoma linia oporu, którą warto gdzieś tutaj sobie zastosować. Zresztą widać, że bodajże kwotowania z piątku, tak, maksima lekko naruszyły to linię, po czym wszystko się cofnęło. Ona oczywiście podąża za wykresem ceny, więc jeżeli cena się będzie teraz wypłaszczać, zacznie poruszać się równolegle do osi czasu, to i wskaźnik Bollingera będzie musiał tutaj stosownie zareagować. USD PLN no, zbliża się do 4,25 po raz już kolejny. Jeżeli nie uda się go pokonać tego oporu, no to oczywiście będziemy sięgali dalej na południe, ale 4,15 to jest ostatni dołek, który przyczynił się do umocnienia dolara amerykańskiego. I to jest oczywiście wsparcie, o którym nie można zapominać. Jeżeli ktoś zakłada, że PLN się będzie umacniał, to na pewno 4,15 jest tą barierą, o której trzeba będzie pamiętać. Krótkoterminowo mamy przełamaną, przyspieszoną linię trendu, bo ona opisuje tylko fragment tej rzeczywistości wykresowej. I to jest zachowanie zgodne oczywiście z indeksem dolarowym, który przecież też zyskiwał na wartości. Funt do PLN-a tutaj bez większych zmian 5,24 jako opór, pomarańczowa strefa, która systematycznie zatrzymuje wzrosty i tam ceny maksymalne z ostatnich dni są dość częstym gościem, ale dopóki notowania nie wyjdą powyżej pomarańczowej, no to spoglądamy na południe, czyli umocnienie PLN-a jak najbardziej wchodzi tutaj w rachubę. Z instrumentów, do których rzadziej zaglądamy,
to ja bym sięgnął na przykład do Euro CHF-a, który przełamuje albo podejmuje taką próbę przełamania wsparcia 0,97, co jest zgodne z aktualnym trendem, czyli seria niższych szczytów i niższych dołków, a to z kolei otwiera perspektywę do osiągnięcia minimów z ubiegłego roku, czyli 0,94. No, wkrótce przekonamy się, czy rzeczywiście trwałość tej wyprzedaży wspólnej waluty w stosunku do franka szwajcarskiego będzie miała tutaj zastosowanie. Ja przeciągnę sobie w prawo tą zieloną strefę, żeby o niej nie zapomnieć. Surowce. Ropa jako pierwsza, ale tutaj widzę, że na ropie WTI bez większych zmian, czyli 74 jako opór, 71,50 jako wsparcie, więc nic nowego nie dorzucam, poruszamy się cały czas w tym ruchu bocznym z lekkim nastawieniem na południe, bo przypomnę, że ostatni swing spadkowy przecież był właśnie skierowany w tą stronę, a te wzrosty możemy spokojnie klasyfikować jako ruch korekcyjny. Więc dopóki cena jest poniżej 74, to według mnie nowy dołek, czyli spadki 164 gdzieś tutaj powinniśmy brać pod uwagę, aczkolwiek no, myślę, że sami Państwo zauważyliście, że przeciąga się to w czasie, co nie jest też czymś szczególnie istotnym, bo obszary konsolidacyjne czy też strefy konsolidacyjne już wcześniej na tym instrumencie się pojawiały. One oczywiście miały trochę większą amplitudę wahań, ale czas z kolei był jeszcze bardziej rozbudowany. Ropa Brent, ja tylko rzucę okiem, czy 77,30, tak, wczoraj się wybroniło, więc tu się nic nie zmieniło na wykresach intradayowych i na wykresach dziennych. No tutaj o konsolidacji trochę trudniej jest mówić, bo kąt nachylenia ostatniego ruchu cen oczywiście jest skierowany bardziej do góry i to nawet można byłoby spróbować z tego zrobić, może nie flagę, ale jakiś taki układ z dwoma równoległymi liniami. Początek impulsu spadkowego, czyli taka krytyczna wartość, to jest około 80 dolarów. Ja 79 tu mam zaznaczone, ale to jest efekt raczej dołków, czyli dawnego wsparcia, więc jeżeli cena wyjdzie powyżej 79, to rzeczywiście te białe świece mogłyby tutaj trochę mocniej zagościć. Na razie ta zmienność dość mała, więc bardziej spoglądam w stronę 77 i 74,50 jako zakres możliwych ruchów rynkowych. Złoto. 1955 jako uśredniony, strefa, która wcześniej była wsparciem, no w tej chwili chyba już raczej na pewno jest oporem, przynajmniej taka informacja jest z końcówki zeszłego tygodnia, a w tym notowania troszeczkę oddaliły się od tego miejsca, za to przybliżają się w stronę 1906, więc dynamika spadków jest na tyle duża, że do 1900, dynamika spadków jest na tyle duża, że można przyjąć, że to żółte wsparcie wcześniej czy później będzie testowane, no chyba, że ten optymizm co do złota gdzieś tutaj się pojawi, ale nie widać tego na przykład na wskaźniku MACD, którego słupki są coraz dłuższe, ale w zakresie ujemnych liczb. MACD na razie nie przeszkadza, przepraszam, RSI na razie nie przeszkadza, jest w neutralnej strefie, więc czekamy cierpliwie. Jeżeli RSI dotknie 30 punktów i to będzie powiązane z testowaniem 1900, to będzie to ciekawy element wspólnej układanki, która może zapowiadać odrodzenie się popytu w stronę chociażby testowania 1955, ale już na wyższych interwałach. Spoglądam na srebro. 23,30. Przeciągnę sobie w prawo, żeby uzmysłowić Państwu, że to jest strefa, która no, naprzemiennie, tam były dołki, szczyty, ale to jest też efekt tego, że szersze spojrzenie wskazuje nam, że no, nie powiem, że jesteśmy w konsolidacji, ale ogólnie te powtarzające się ruchy rynkowe i mocno na siebie nachodzące fale sprawiają, że możemy garściami niemalże czerpać z historycznych poziomów, które są pewną drogowskazem dla nas. No i 23,30 testowane od góry, no to jest potencjalne zaproszenie do tego, żeby dalej rozbudowywać tą falę spadkową, sięgać poziomu 61,8, a może nawet i niższych, jeżeli tutaj powołamy się na te ostatnie wzrosty z poziomu tam 19,90, jeżeli dobrze pamiętam. One były dość jednorodne, więc może się zdarzyć, że będą dyskontowane w całości, więc powrót w okolice 20 dolarów za uncję tego metalu chyba za bardzo by mnie nie zdziwił, ale poczekajmy jeszcze na 22, bo tutaj się dużo potrafi czasem dziać, jeżeli chodzi o kreowanie dołków, więc to jest też coś, o czym warto pamiętać.
Kukurydza. Rysowałem dużego Ergiera, rysowałem linię szyi, która została przełamana, zasięgi też, czyli dotarcie do 360 centów wchodzi w rachubę. Tutaj jest poziom 580, który na wykresie tygodniowym pełnił rolę oporu. Cena w zeszłym tygodniu wyszła powyżej, więc może się okazać, że to linia szyi będzie stanie się wewnętrzną linią trendu, a tym samym też no, takie zjawisko dotykania przełamanej linii szyi z drugiej strony jak najbardziej akceptowalne, podobnie jak i innych formacji liniowych. No ale wtedy po raz kolejny trzeba będzie zastanowić się, co zrobić z 580, które wsparciem przecież były, więc będzie to przeszkoda przed kolejnymi czarnymi świecami. Ten układ, ponieważ on jest ogromny, myślę, że można go oglądać też na wykresie miesięcznym, więc oczywiście może mieć daleko idące konsekwencje w sensie tych spadków i tej przeceny. Więc musimy tu cierpliwie poczekać, bo spoglądam na rok 2011-2010, kiedy w okolicach zielonego obszaru, czyli 580, sporo się działo, jeżeli chodzi o kształtowanie dołka. No, miesiąc praktycznie się kończy, więc można powoli oceniać kształt też świecy. No i ten dolny cień, no troszeczkę tutaj sugeruje, że jednak chyba popyt się obudził i będzie próbował to 580 bronić, więc na pewno początek przyszłego miesiąca będzie tutaj też ważny, czy cena spadnie poniżej zielonego obszaru. Jeżeli tak, no to ten RGR nabierze jeszcze większego znaczenia i jeszcze większej wartości. Zajrzę do cukru. Ostatnio żeśmy robili kawę, więc cukier dla odmiany. 24,75 jako wsparcie jak najbardziej funkcjonuje. Raz testowane na początku maja, co przyniosło nam próbę zrobienia nowego szczytu. Nieudane, bo to się przerodziło w formację trójkąta, czyli strukturalnie nie mamy nowych szczytów, nowych dołków. Wszystko się dzieje mniej więcej w tym samym obszarze, ale cena wyszła dołem z tego kształtu, co jest jak najbardziej akceptowalne, bo formacja trójkąta nie jest formacją jednoznaczną, czyli ona może zapowiadać spadki, wzrosty, kontynuację trendu albo jego zmianę. Tutaj raczej należało posiłkować się wskaźnikami MACD, które wskazywały na spadające szczyty, czyli przejście siły ze strony popytowej na podażową. No i to oczywiście się zmaterializowało. Mamy pojedynczy wystrzał z piątku, no ale to może być ruch korekcyjny. Jeżeli byśmy posiłkowali się tylko i wyłącznie poziomymi liniami, powrót do przełamanego dołka po serii czarnych świec, więc to może być krótkotrwała korekta, rozbudowana w cenie, ale wąska w czasie, która będzie zapowiedzią naszej przeceny. Ale o tym będę mógł trochę więcej powiedzieć, kiedy cena spadnie poniżej 24,70 i to z automatu będzie przestrzeń, którą ja będę klasyfikował jako później opór, czyli spychacz do tego, żeby cena cukru schodziła jeszcze niżej, tak jak to się działo na początku, czy też w pierwszej połowie kwietnia. Indeksy to jest kolejna grupa i ostatnia już w dniu dzisiejszym. Na DAX-ie bez większych zmian, bo o zatrzymaniu na 16300 mówiłem i w jaki sposób należy traktować tą serię czarnych świec, czy też cofnięcie do 15700. To jest oczywiście korekta. Po raz trzeci testowana jest linia trendu wzrostowego, więc to jest taka klasyka analizy też technicznej. No lepiej tego opisać się chyba tutaj nie dało, więc mamy połączenie linii poziomych i ukośnych, więc jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, no to trzeba zakładać, że nowy historyczny szczyt może być w zasięgu byków. Małe wyhamowanie w obszarze, ale to będzie lepiej widać na wykresie godzinowym, małe wyhamowanie w obszarze lokalnego oporu, to jest ten znaczna ilość szczytów, która tworzyła na pewno przeszkodę przed atakiem na 16300. No i w tej chwili, że przeciągnę to w prawo, no to widać, że i w tej chwili jest to jakaś mała tam przeszkoda. Przynajmniej na razie mamy pojedynczy test, małe cofnięcie. Jeżeli zostanie to przełamane, czyli okolica 16 000, 16 050, no to wtedy właściwie już nie ma większych przeszkód na to, żeby spoglądać dalej na północ. Stany Zjednoczone z Nasdaqiem na czele. Tam mieliśmy mocne i dynamiczne wybicie 14 tysięcy, więc otwiera się przestrzeń na to, żeby spojrzeć no już ponad 15 tysięcy, tak, kolejny kluczowy opór, więc ten indeks jest na dobrej drodze, żeby szybko nadrobić te zaległości w stosunku do europejskich parkietów, bo przypomnę, że DAX jest o tu, na tych szczytach, czyli Nasdaq powinien, jeżeli szukalibyśmy korelacji 1 do 1, powinien być w okolicach 16 200-300 punktów, a on ma dużo, dużo mniejszą wartość. Ale zobaczymy, poczekajmy, bo może się okazać, że
tutaj ta strona popytowa rzeczywiście będzie miała na tyle siły i energii, żeby ciągnąć tę cenę dalej. Ostrzeżenia są, czyli zapowiedź kolejnej korekty już jest na horyzoncie w postaci wskaźnika RSI. Wystarczy sobie spojrzeć, jak to było w historii, kiedy w okolicach końcówki marca też wskaźnik RSI był już wykupywany, co przyniosło nam ten ruch boczny pomiędzy 13300 a 12900. Nie było to może zbyt duże cofnięcie w skali pionowej, ale w czasie dość mocno się rozbudowało. No i tu mogę sięgnąć jeszcze do początku lutego, kiedy też RSI dotknął 70, a tutaj z kolei już cofnięcie było. To było zatrzymanie na 12900 i cofnięcie 11600. Czyli widać, że jest to narzędzie, o którym warto mówić, warto je analizować. Więc w tym przypadku ja bym się nie zdziwił, jeżeli cena będzie na przykład chciała wrócić do 14000 i zamienić ten dawny opór we wsparcie, a tym samym podkreślić wejście na kolejny stopień poprzez stronę popytową. US30, on był dość mocno, czy jest w jakiś sposób zacofany, bo z jednej strony jest blisko jakiejś tam wysokiej wartości, ale tak naprawdę się dość mocno konsoliduje. Te 30 spółek wchodzących w skład tego indeksu to wygląda tak, jakby weszły w jakiś zimowy sen, pomimo że to przecież wiosna, więc wszystko się powinno budzić. Tendencja nawet z lekkim nachyleniem na południe, spadki poniżej 33 200, no nie wróżą tutaj za dużo dobrego, szczególnie jeżeli potraktujemy czarną świecę jako element weryfikujący, czy podaż się pojawiła, więc jeżeli dzisiaj będzie to kolejny element układanki koloru czarnego, no to nie ma o czym tutaj za bardzo dyskutować i może się okazać, że jednak trzeba będzie bardziej patrzeć na południe niż na północ, tak jak w przypadku Nasdaq. Także nie wygląda to jak na razie za optymistycznie. Za to S&P 500 wyszedł powyżej 4200, nieznacznie się oddalił, ale no nie można tutaj mu ujmować za bardzo z tego tytułu, no bo szczyt jest szczytem, wejście na nowe wartości oczywiście zawsze jest jakimś dowodem na to, że popyt jest silniejszy niż podaż. Układ dołków i szczytów też jest skierowany do góry. Za bardzo nie mamy jakichś sygnałów ostrzegawczych na wskaźnikach, więc 4300, potem 4400 to jest coś, co brałbym tutaj pod uwagę jako element no wyjścia tak naprawdę, bo już chyba takich kategoriach trzeba by to stosować, wyjścia z ponadrocznej konsolidacji. Tutaj poszczególne fale, szczególnie te dynamiczne, zostały zaznaczone na niebiesko. WIG20 na zakończenie. 2020 przełamane to jest jedna z linii wynikających z oporu. Cofnięcie poniżej ostatniego szczytu, ale utrzymanie się w ramach porównania z poprzednią korektą. Ona trwała 3 dni, bieżąca trwała też w sumie no, 2 dni na pewno. Jeżeli potraktujemy jeszcze spadającą gwiazdę jako jej początek, no to można mówić o trzech. Równość swingów spadkowych, czyli są to bliźniacze zachowanie ruchu ceny. Tym samym też no, atak na 2000 po raz kolejny powinien być tutaj traktowany. Przynajmniej tak długo jak 1950 nie zostanie przełamane przez czarne świece. Jeżeli zostanie, no to wtedy trzeba się będzie zastanowić, czy przypadkiem nie będziemy musieli tutaj sięgnąć do pierwszego kwartału, do tej mocno rozbudowanej struktury spadkowej jako wzorca dla kolejnych czarnych świec. Ale tak jak mówię, na razie to jest drugo, może trzeciorzędny scenariusz, bo wyjście powyżej 2000, zatrzymanie 1950 to są elementy bardzo pozytywne dla tego indeksu, a tym samym też może się okazać, że będzie on szedł torem wyznaczonym przez tutaj wzorce, czy to z Niemiec, czy ze Stanów Zjednoczonych. No dobrze, tyle co ja przygotowałem na dzisiaj. Jeżeli Państwo macie jakieś sugestie, to oczywiście zapraszam do dyskusji. Można pisać do mnie na maila. Staram się też to uwzględniać w ramach tych spotkań z Państwem tutaj porannych. Ja serdecznie dziękuję i do usłyszenia.